jak długo żyć na Ziemi. Oczywiście jest wiele przeróżnych diet, przepisów, kuracji, suplementów, cudów, wianków. Ale ja oczywiście, jak się domyślacie, nie o tym. Biblia mówi, że przeciętne życie człowieka trwa lat 70, a szczególne błogosławieństwo to 80. Zobaczcie, napisane parę tysięcy lat temu, a do dzisiaj mniej więcej taka, pomimo medycyny i tak dalej, postępów, gdzieś mniej więcej między 70 a 80 jest ta średnia długość życia. Granica nieprzekraczalna to 120. No ale jak właśnie mieć długie i dobre życie? Wczoraj mówiłem o życiu sensownym i wiecznym, a dzisiaj pokażę wam jeden fragment Biblii. Otwórzcie sobie list apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 6. Tam jest bardzo ciekawa rzecz. Mowa jest o relacji dzieci-rodzice. Najpierw dzieci-rodzice, potem jest tam rodzice-dzieci, ale dzisiaj tylko o tym. Jest oczywiście objawiona wola Boża, żeby dzieci były posłuszne rodzicom. Jest to pokazane jako przykazanie dla dzieci, młodych ludzi, nastolatków, wraz z obietnicą. I ta obietnica jest dalej pokazana, aby ci się długo i dobrze żyło na ziemi. Zobaczcie, nie w ćwiczeniach, nie na siłowni, nie tylko w dietach. Ja jestem za tym, żeby to wszystko robić, kto tam co chce. Ale czy pamiętasz o tym Bożym przykazaniu z obietnicą, aby rzeczywiście dożyć późnej starości w spokoju, w dobrym samopoczuciu? Szanuj swoich rodziców. Kiedy jesteś dzieckiem, bądź posłuszny, a potem, kiedy jesteś już starszym człowiekiem, oddawaj im cześć i honor, jak mówi Biblia, a będziesz żył długo i dobrze.